Nie trap kurwa drzwi mi, kocie! Hej, witajcie z tej strony Peki. Dzisiaj będę reagował na stare własne filmy, które kiedyś robiłem też po niemiecku. Opowiem wam parę rzeczy o moich kanałach, które kiedyś robiłem i takie sprawy. Następnie wygląda tak, że to jest po prostu taki mały comeback, żeby się widzieli. Oprócz tego sobie zainstalowałem próbną wersję Adobe Premiere, chcę spróbować nowy program, trochę nauczyć się i zobaczyć, bo Sony Vegas na cały rok wykupić to trochę drogi według mnie i no wiecie, że jestem bezrobotny, więc jakby co, to włosy zapuszczam, to się nie dziwię, dlaczego taki mam taki dziwny przydziałek, bo ja będę sobie tak do tyłu robił taki samuraj i takie kokain, dobra, nieważne. Dobra, pierwsza historia. Ja robiłem kiedyś Gaming News, to znaczy wiadomości z świata gier. To jest mój czwarty kanał już. Jego stworzyłem tylko, ponieważ mój tamten kanał został. No po prostu wtedy nie można było zmienić imion, nie? I z tego powodu, dlatego też nie zmieniałem go, bo. Znaczy, nie zmieniałem imienia, bo się nie dało, nie? Bo mój kanał się kiedyś nazywał PS Try Video News, ponieważ ja chciałem robić te wiadomości dla jednej strony, która zajmowała się tym, wstawiane wiadomości i tak dalej, tak to wszystko powstało. Co ty wpieprzasz, kocie? Jakoś taśmę, kurwa, nie, fuj. No i to jest już powiedzmy po wszystkich męczarniach i tak dalej. Tu nawet nagrałem własną piosenkę i tak dalej. I pamiętam też, że jakieś inne pieprzone rzeczy, ale okej. No, tak jest video news, nie? Tak, więc to taki filmik wam puszczę na chwilę, jak to wyglądało. Po prostu, żebyście mogli trochę pośmiać, nie? To było moje intro, to, które jako template znalazłem, nie? No. High level, Hey kurde, Leute, nie? willkommen zu den Gaming News. Und O dieser Jezu, jaka Film kommt fryzura heute olizana. an. Jeszcze bez bródki. Never Alone, ein Titel. O, Devolony to gra w ogóle z moją dziewczyną. Prywatnie tak z nią. I ja byłem tym lisem i zawsze tak jak się kładłeś, to tak ten ogon latał. To ja zawsze za ogonkiem, za ogonkiem. Bo ja byłem trochę szybciejszy, nie? Titel, der über die UAM. Na spannende Atmosphäre. Dobra, teraz wam pokażę coś innego, ponieważ ja robiłem też te gaming newsy na green screenie. I to powinno tak tu być chyba. Wtedy jeszcze w koszuli i tak Kommt zu dalej, den nie? Gaming News und. Oj, też nie. Dobra, niestety nie, to wtedy zdjąłem. Ale thumbnails'y były fajne, nie? Było od razu ten, wiadomo o co chodzi i tak dalej. Następnie wygląda tak, że Peki nie był moim pierwszym kanałem. Jak chodzi o polski content, stworzyłem parę lat temu, w 2012, już jeden kanał. Polish Gaming HD. Nie myśląc dużo o imieniu, po prostu robiłem jak robiło, a to jest mój filmik, który najwięcej wybił, świetnie 100 tysięcy, przez to, że polski pingwin mi polecił ten filmik w swoich odpowiedziach, bo nadal był kiedyś, no wiecie, odpowiedzi i tam był mój filmik jako pierwszy, dlatego no, tak wybiło to. Teraz posłuchajcie, jak ja kiedyś gadałem po polsku 8 lat temu. To miałem wtedy już 20. Jak gadałem, to był dopiero czat, ej. Witajcie do Let's Play Minecraft po polsku. Nazywam się Patryk i zacznijmy od razu naszą przygodę. No, gdy zobaczyliście na przykład ostatnie dwa odcinki, to na pewno zauważyliście, że już długo, długo, długo nie wrzucałem filmików na YouTube'a, już 2 tygodnie, nie? O, ale długo. To miało swoje przyczyny, ponieważ no, komputer szalał. Przegrzewał się, no prawda. To jest straszna historia. Mając laptopa, nagrywać jeszcze i potem na tym Minecrafta grać, to jest zabójstwo dla laptopa wtedy, w tych czasach, nie? O Jezus, była to tragedia. On się tak przegrzewał, że po prostu musiałem kłaść coś zimnego pod niego i wentylator, żeby jakoś było okej, okay, nie? Po prostu Bardzo dziwne, tragedia. co jest laptop. No dobra, laptop przegrzewał. Ale tylko jak ja odpalałem Minecraft i to jeszcze bez nagrywania, nie? I to on w ogóle mi się wyłączał i dupa.
sobie dzisiaj zamówiłem specjalne urządzenie, które się kładzie pod laptopa i... Chłodnicę! No, od dołu, podłączasz się pod USB i masz z głowy niby, nie? Jeszcze zmieniłem do tego texture pack, jakbyście chcieli, to ja wam wpiszę w opis ten link do tego texture pack. O, tam chyba jaskinia jest. A, potem zobaczymy. No dobra. I dokładnie tak. Zmieniłem texture pack, od tego też mi trochę lepiej chodzi też Minecraft. O, zaraz. Ta, kurde, z 20 FPS skaczą, oczy bolą, a już lepiej, tylko oglądajcie. O Boże, ale to było rakotwórcze do oczu. Tak to było kiedyś, tak to było. Co ja mogę jeszcze opowiedzieć, co ja wam mogę jeszcze pokazać? Wiecie co? A to jest short, nie? To jest normalne. O, jest normalne. DC Comics DLC. Pokémon X und Y wurden mit einem neuen Projekt Ghost und at Christmas erschienen. Zu Payday 2. O, ten green screen! Ten green screen! O, nie mam siły. Ist eine kostenlose Erweiterung erschienen. Ale na te lata 2013 to kurwa, Gritskin autorka, to wtedy nie było jeszcze. Kupiłem sobie, jak ja to zrobiłem? Planszę taką wielką, powiesiłem na takich dwóch drewnianych rzeczach, znaczy na dwóch takich patykach i powiesiłem na ścianie, żeby móc to zrobić. Zrobiłem to, biurko postawiłem, to jak to się nazywa? Uchwyt do mikrofonu zrobiłem z lampy od Ikei. Boże, to było takie self-made oświetlenie. To mam te softboxy, teraz też mam. I też sobie taką malutką światełko z tyłu za siebie sadziłem, żeby było lepiej. A tragedia na początek to było to, że rozciąć. Okej, okay, w niektórych miejscach już było oświetlone, ale... bo wtedy chyba chciałem jeszcze z Magixem. Magix Video Deluxe, nie? Też się do nich ten... Podanie pisałem, nie przyjedzie, nie chuje. Ojej. Tragedia. Dobra, czekaj, ale to, nie, to miałem wam nie pokazać. Mogę szukać? Mogesz. A nie, cóż szukam. Jak wam to wam pokażę, to wszystko przeżyjecie. To jest specjal na 40 subskrypcji. Co wtedy zrobiłem? To było piosenka. To była piosenka, którą nagrałem wiele, wiele lat temu, więc miałem wtedy może nie 20, tylko 18. I wiecie co? Nie, inaczej. Jak ten filmik dostanie 30 łapek, to ja wam ten film, tą piosenkę moją pokażę. Ok? 30 łapek, obiecuję, pokażę wam ten filmik, będziemy go wspólnie słuchać. Nie będę go tu drugi raz rzucał na swój kanał, bo to nie ma sensu. Ale... tak, słuchałem po prostu, ok, wtedy. Więc dziękuję za uwagę, to było to parę rzeczy, które robimy. Też robimy się inne kanały, ale niestety chyba je całkiem skasowałem. Jak już mówiłem, dziękuję za uwagę. 30 łapek i wbijam ten filmik. Sorry, że jestem w piżamie taki nieogarnięty, ale chciałem nagrać wam coś, więc to robię. Życzę wam miłego dnia. Do zobaczenia. Cześć.